Dziękuję bardzo. Ja dziękuję panu redaktorowi Tygodnikowi za zaproszenie. Zresztą to była inicjatywa oczywiście Tygodnika, ale również Polskie Towarzystwo Historyczne jest współudziałowcem, współorganizatorem tego pomysłu. Jakieś tam środki pojawiły się w budżecie, skromnym budżecie skromnego przedsięwzięcia, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Ale to naprawdę bardzo, bardzo skromne. To nie obciąża w żadnym przypadku państwa jako, nie, państwa, rodziców, podatników. Natomiast tak, pomysł on jest zrealizowany, bowiem jeden z kolegów był w miejscowości Rabka z wykładem na temat patrona naszej nagrody, która jest wręczana zawsze 13 grudnia w Krakowie za autora najlepszej książki na temat Europy Środkowej. Nagroda imienia Felczaka i Bereszyckiego. Właśnie był taki wykład na temat Felczaka, który był kurierem tatrzańskim, żył przez 8 lat w więzieniu z wyrokiem, z karą śmierci, ale no, szczęśliwie nie został przez UB zamordowany. W 56 roku, no przed 56 roku opuszcza, pracuje na uniwersytecie. Ale tygodnik ze względu na usytuowanie, ze względu na to, że jest częścią tej architektury, można powiedzieć starożytnej, pałacu arcybiskupiego, kiedyś biskupiego, bowiem pałac arcybiskupi jest dopiero, czy może wiemy, od kiedy jest to pałac arcybiskupi, a do kiedy był biskupi. Bowiem, no tak przy okazji, nie, ja rozumiem, to jest niemożliwe, chociaż klasy są humanistyczne, zakochane w języku polskim, w historii, ale no, się rzeczy wszystkiego wiedzieć nie można. Rzeczpospolitej były dwa arcybiskupstwa. Do końca Rzeczpospolitej. Tylko dwa arcybiskupstwa. To, które jest bardziej znane, mianowicie gnieźnieńskie, czyli z roku 1000, z tego słynnego pobytu cesarza Ottona u księcia Bolesława Chrobrego, a drugie jest mniej może znane, ale dla mieszkańców Krakowa, a później Galicji, Małopolskiej Galicji, może i ważniejsze, mianowicie arcybiskupstwo lwowskie, założone przez Kazimierza Wielkiego, łacińskie. I w związku z tym w Krakowie był biskup. Koronacja królów odbywała się na Wawelu, ale przyjeżdżał na tą uroczystość arcybiskup z Gniezna. Także do 925 roku, czy do nowego urządzenia II Rzeczpospolitej przez kurię rzymską, jeszcze nie Watykan, jeszcze Watykanu nie ma, pałac jest pałacem biskupim od 925 roku, pałacem arcybiskupim. Będziemy wracali do gospodarza, bo będziemy również opowiadali o tygodniku. Tu jest z nami kardynał z 1946 roku, a wcześniej biskup, a od 25 roku arcybiskup Adam Stefan, książę Zapiecha, rodem z Kasiczyna, słynnego, podziwianego przez mieszkańców kraju i cudzoziemców zamku, pałacu w Krasiczynie, niedaleko Przemyśla. Jego skromnej wielkości pomnik znajduje się przed budynkiem Franciszkańska 3. Często jest pokazywany w telewizji, bo w związku z kolejnymi rocznicami śmierci, też rozpoczęcia pontyfikatu przez Karola Wojtyłę, telewizja pokazywała ten kontrfekt Adama Stefana Sapiehy, jednego z najwybitniejszych duchownych w dziejach Krakowa w ciągu tysiąca lat. Jego tu obecność w tym miejscu, w tygodniku powszechnym, nie jest przypadkiem. Teraz, proszę Państwa, ulica Wiśna. Bo to wszystko prowadzi do ulicy Wiśny. Jak skończycie szkołę, zapewne część z Was wybierze się na historię lub kierunki pokrewne. Wyjmę część z Was, nie, to jest dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, uważam. Bardzo dobry pomysł. Część będzie studiowała polonistykę, co jest równie dobry pomysł. Tak, panie doktorze, na pewno się zgadzamy. Równie dobry pomysł. To wtedy można wrócić do takich właśnie młodzieńczych fascynacji dziejami ulic.
Ulicami historycy, nie tylko historycy, zajmują się już od dobrych 30-40 lat w skali Europy. My jesteśmy pod tym względem nieco spóźnieni, nie powiem opóźnieni, ale spóźnieni. Ale w Krakowie jest już kilka książek, które prezentują albo dzieje poszczególnych kamienic od XIII wieku do wieku XX i pokazują zmieniający się czas w tych kamienicach. Jak było widać, zmianę czasu w kamienicach nie tylko chodzi o detale architektoniczne czy jakieś urbanistyczne, ale chodzi o ludzi. Bohaterem jest człowiek. Co tam mieszkał? Jakie wykonywał zawody? Czym się zajmował? Z czego żył? Jakie miał konflikty? Jak sobie dawał radę w tych rozmaitych konfliktach? Jak wyglądał jego stół? Stół to znaczy niekoniecznie stół w sensie fizycznym, ale stół w sensie menu. Co spożywał? Gdzie zdobywał środki na spożycie? Skąd czerpał dochody? Jak wyglądało jego życie rodzinne i religijne? I to są badania fascynujące. One mają na świecie tysiące, setki tysięcy czytelników, bowiem pozwalają na pokazanie dynamiki obecności człowieka w historii poprzez losy jednostki. I to nie jednostki ważnej, typu Piłsudski, Paderewski, choćby kardynał Sapieha czy Wojtyła, tylko z perspektywy osób, które niewiele znaczyły w historii, no, o których w ogóle nic nie wiemy. Ale one są losy tak jak nasze losy, jak losy większości mieszkańców Krakowa. Oczywiście są jednostki, które może, o których kiedyś będzie wiadomo, że były szczególnymi, wybitnymi jednostkami, ale to są jednostki. I dzisiaj człowieka zajmuje nie tylko właśnie los tych wielkich, ale również los tych małych, tych skromnych ludzi, którzy pozostawili po sobie jakąś pamięć. I te badania nad ulicami są również studiami nad pamięcią. Krakow jest w komfortowej sytuacji, bowiem wojna, ani pierwsza, ani druga wojna światowa, ani wcześniejsze konflikty szczególnie nie dotknęły, nie wpłynęły na zabudowę miasta, nie było większych zniszczeń. Największym problemem byli sami mieszkańcy dla siebie, którzy mogli zapruszyć ogień, i ogień niszczył to, co wieki wytwarzały. Więc nie wrogowie zewnętrzni, prawdę mówiąc, jedynym wrogiem zewnętrznym, który dokonał pewnych spustoszeń polegających na tym, że po prostu okradł Kraków, to byli Szwedzi. A co ukradli, to możemy jechać do Muzeum w Uppsali, które jest takim wzorcowym muzeum kradzieży Rzeczpospolitej. I w tym również znajdziemy Krakowiana. Szwedzi, mimo różnych zabiegów, tak na marginesie, nie chcą w ogóle rozmawiać o jakikolwiek powrocie tego, co Karol Gustaw, bohater sienkiewiczowskiego potopu, stąd wybiósł. Więc oni grabili, ale to byli praktyczni ludzie, nie niszczyli, generalnie niszczyli, wywozili. To były straty znaczące, ale nie miażdżące. Najpoważniejsze straty Kraków odnotował w roku 850. To jest najsłynniejszy pożar, który zniszczył centrum miasta. Zwróćcie uwagę, że jak będziecie w tej okolicy oglądali na przykład klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czyli skorupa, to co jest wewnątrz, skorupa, czyli mury. Mury są średniowieczne, XIV-wieczne, ale na zewnątrz, poza murami, powyżej murów, na wysokości dachu, mamy takie dodatki neogotyckie lat 70., 80. Wyposażenie również, w znacznej mierze w tych kościołach, jak franciszkanie czy dominikanie, pochodzi z lat 70., 80., XIX wieku, bo pożar wszystko strawił. To był naprawdę kataklizm dla Krakowa. Tak na marginesie pamiętam, przypominam sobie, jak organizowaliśmy zjazd historyków w Krakowie, Gresja. I naszymi współpracownikami była piwnica pod Baranami, znana piwnica. Ówczesny szef piwnicy mówi, że musimy zrobić coś niezwykłego, żeby ci, którzy przyjadą do Krakowa, byli zachwyceni tym, co zobaczą. I zaproponował powtórzenie pożaru z 850 roku
Nawet zabiegał o środki prezydenta Majkowskiego. Na szczęście prezydent tych środków im nie przyznał. Także powtórzenia pożaru 1850 roku nie było. Czyli to, co tutaj widzimy na ulicy Wiśnej, to jest w znacznej mierze, jeśli chodzi o elewację, w znacznej mierze jest to albo rekonstrukcja, albo elewacja pochodząca z 70-tych, 80-tych lat XIX wieku, bo również pożar dotarł do Pałacu Arcybiskupiego, pożar również dotarł do Norbertanek, aczkolwiek już wtedy Norbertanek w tym miejscu nie było, ale zaraz o tych obiektach będziemy sobie zawęcili. Proszę Państwa, po lokacji Krakowa, jak szybko zabudowuje się miasto? No, zabudowuje się stosunkowo wolno. Nie ma takich wielkich kapitałów jak dzisiaj, nie ma wielkich środków finansowych. Osadnicy, którzy przybywają z Niemiec lub przychodzą z Polski, tymi kapitałami olbrzymimi nie dysponują. Oczywiście obecność dwóch ważnych instytucji, mianowicie Dworu Książęcego, a później Dworu Królewskiego i drugiej ważnej instytucji, czyli biskupstwa. To były dwa bardzo istotne czynniki napędzające koniunkturę ekonomiczną. Tam, gdzie jest książę, tam, gdzie jest biskup, ludzie chętnie przychodzą, bo istnieje zapotrzebowanie na ich produkty. Produkty rzemieślnicze, w związku z tym również kupcy są zainteresowani pobytem w takim mieście, bowiem osiągają to, czy posiadają to, czego w innych przypadku by nie osiągnęli, na przykład w mojej miejscowości. Wreszcie, jak na pewno doskonale wiecie, tą trzecią instytucją, tą lokomotywą rozwoju Krakowa stał się Uniwersytet, Akademia Krakowska, Kazimierzowska. Kazimierzowska od 97 roku, już 400 roku, rozbudowywana w tym kwartale uniwersyteckim, bo ulica Wiśna graniczy z kwartałem uniwersyteckim, tą tak zwaną dzielnicą łacińską, na wzór dzielnicy łacińskiej Paryża. Także w związku z tym życie tego kwartału, a jak kiedyś mówiono bloku, bowiem Kraków był podzielony na bloki, nie takie bloki w rozumieniu, że 10-4-piętrowe, bloki, czyli kwartały, które były zabudowywane, właściciele kupowali działki, które w bloku się znajdowały, kilkanaście, kilkadziesiąt działek i na tych działkach posadowili domy. Przed lokacją, co tu się znajdowało, w tym miejscu, gdzie jesteśmy? Jakieś wykopalisk, które były prowadzone tu od lat 80. XIX wieku, pierwsze wykopaliska, archeolodzy pojawili się z łopatami, no 120-130 lat temu. Rozpoczęli penetrację. Przy okazji prac ziemnych. Później po roku 900, kiedy następuje wprowadzenie nowoczesnych wodociągów do Krakowa. Po roku 900 te wodociągi, które są na Milanach, dostarczają wodę i w związku z tym ulicę należało ponownie rozpruwać, żeby zakładać nowoczesne rury wodne, wodociągi, czyli wodne, a później również kanalizacyjne. Najpierw wodociągi, później kanalizacja. Z tej okazji właśnie pojawiali się na placach budów archeolodzy. I oni ustalili, że to są oczywiście zapiski historyczne, że największe centrum osadnictwa znajdowało się na tak zwanym Okole, czyli w rejonie dzisiejszego Kolegium Uniwersyteckiego, gdzie są historycy sztuki, czyli przy ulicy Grodzkiej, vis-a-vis kościoła świętego Piotra i Pawła. Oczywiście wtedy tego kościoła jeszcze nie było. Natomiast był kościółek, ale jak na Kraków ówczesny całkiem spory, z daleka widoczny. Jak wkraczamy z rynku w kierunku ulicy Grodzkiej, widzimy w głębi, po lewej stronie, kościółek romański z końca XI wieku, fundacji hermanowskiej, kościółek właśnie świętego Andrzeja. Wyposażenia oczywiście nie ma,
wyposażenie barokowe, ale kościółek istnieje. I tam wokół tego kościółka istniała wspólnota, którą określa się na 500, 700, może 800 osób. Oni kooperowali z zamkiem, czyli z rezydencją książęcą, później królewską. Drugim ośrodkiem, gdzie były osady, gdzie były drewniane domki, parterowe drewniane domki, to właśnie obszar dzisiejszego rynku, no tam gdzie jest kościółek świętego Wojciecha. Ale to było drugie takie centrum osadnicze, oddaleno od tamtego o raptem 300, może 400 metrów. Czy się coś znajdowało na dzisiejszej ulicy Wiśnej? Archeolodzy tak ustalili, że jakieś takie drobiane konstrukcje. Trudno powiedzieć, co to takiego było, bowiem przed pojawieniem się prawa magdeburskiego, czyli przed lokacją Krakowa, nie było żadnych ksiąg. Był Kraków jako gród i podgrodzisko, prawda? To, co było pod grodem, przy grodzie. Natomiast nie było tutaj tej przestrzeni dobrze określonej, podzielonej równolegle i prostopadle po lokacji. Czyli Kraków jest po lokacji podzielony. W końcu XIII wieku, jak wyjdziemy z tygodnika powszechnego, patrzymy na planty w kierunku w lewo, tam się znajdowały takie umocnienia ziemno-drewniane. Kraków dysponował, co prawda niezwykle cennym przywilejem, bardzo lubianym i cenionym, szanowanym przez mieszczan, mianowicie przywilej budowania muru. Nie każde miasto i nie każde od razu po lokacji taką możliwość otrzymało. Mury to BHP, to bezpieczeństwo. Choć są kosztowne, w sumie to się opłaca. Dopiero w XIV wieku te mury drewniane ustępują budownictwu murowanemu, czyli rozpoczyna się budowa murów wokół Krakowa. Jak wiecie doskonale, jedynym śladem tych starych murów jest ten odcinek koło bramy Floriańskiej, jeszcze w najwspanialszej chyba bramy, która istniała. Brama przy końcu ulicy Wiśnej znajdowała się brama niewielka z otworami strzelniczymi, która była w czasach Jagiełły jeszcze podwyższona. Mamy litografie, które dobrze prezentują to wygląd tej bramy. Nie była imponująca, ale wytrzymała ataki Szwedów w czasie potopu. Sąsiednia z prawej strony, idąc w kierunku Uniwersytetu, w kierunku Kolegium Novum i dalej w kierunku Kolegium Majus, Świętej Jany i jeszcze kawałeczek dalej, znajdowała się następna brama, podobnej wielkości, mianowicie brama Szewska. Także mówię, już w XIV wieku mamy, na zakończenie ulicy Wiśnej, mamy mury, mamy bramę. Brama, tak jak to powszechnie bywało, była zaopatrzona w most podnoszony na noc w odpowiednich godzinach. Dalej była posa, no to jest poziom standard w wypadku wyposażenia miast. Kiedy się pojawia ulica? Nazwa ulicy. Najwcześniejsze zachowane źródło powiada, że to był rok 311. Jak już będziecie studiowali historię w maju, w czerwcu, kiedy będzie już średniowiecze, prawda? Czas najwyższy, opuści starożytne, przejdzie do średniowiecza. Spotkamy się z panem, który ma na imię Albert. Bunt wójta Alberta w czasach Łokietka. No, umowie Łokietka, bo później nazwaliśmy te czasy Łokietka. Łokietek się bije dopiero, żeby mieć Kraków, mieć ziemię
Sandomierską, Krakowską i stworzyć podwaliny Nowego Królestwa. I w tym czasie właśnie zaczęto ulicom nadawać nazwy związane z charakterem. Zależało to od charakteru ulicy, zależało od tego, kto tam mieszkał, gdzie ta ulica prowadziła. Ulica Szewska, wiadomo. Floriańska, bo święty Florian. Chronił od pożarów, najważniejsze święto. Ulica Wiśna, no bo prowadziła do Wisły. Pytacie, gdzie ta Wisła? A Wisła była dosłownie tu, gdzie są planty. Bo Wisła była rzeką kapryśną. Ona sama regulowała kierunek marszu z góry w dół i ona sobie gdzieś tam przepływała, wylewała, były wylewy, były powodzie i po tych powodziach zostawały fragmenty starej Wisły, zostawały bagiska, zostawały moczary i tutaj już za murami znajdowały się moczary. Dlatego, żeby spokojnie, suchą nogą przedostać się, wyjść z ulicy Wiśnej, należało zbudować taką konstrukcję, czyli w rodzaju drogi, takiej drogi, która prowadziła, nasypu, jak to woli, nasypu, która prowadziła między tym starorzeczem, tak zwanymi wiśliskami wzdłuż Wisły, kierunku poprzez ulicę Zwierzyniecką, dzisiejszą Zwierzyniecką, dalej w kierunku dzisiejszej ulicy Kościuszki, czyli Norbertanki, Salwator. To był ten kierunek, czyli w tamtym kierunku. I tą drogą wąską, tam mogły się tylko dwa wozy obok mieścicy, tutaj wału czy grobli, przejeżdżali kupcy z towarami, jadący w kierunku Cieszyna i dalej w kierunku Pragi. W kierunku Cieszyna i w kierunku Pragi. Tędy wiódł najważniejszy szlak, czyli przez Bramę Morawską. Najważniejszy szlak, który dawał spore środki mieszkańcom Krakowa. Czy ulice Krakowy, czy nazwy ulic, były czymś typowym dla ówczesnej Polski? Absolutnie nietypowym. Jedynie duże miasta, największe miasta wprowadzały ulice. Mniejsze miasta wprowadzały ulice w wieku XIX, a niekiedy dopiero w XX. Była informacja na tabliczkach kupieckich, skręt prawo, masarnia, skręt w lewo, Golibroda, skręt tam 50 metrów, piekarz i tak dalej. W ten sposób informowano, miała poczty, poczta jest w fazie początkowej. Także listonosz, jak się pojawił w końcu wieku XIX, doskonale się orientował w miasteczku, którędy jak należy dostarczyć towary. Ludzie się świetnie orientowali, w przypadku Krakowa, który liczy na pewnym momencie nawet 30 tysięcy mieszkańców. W ramach Krakowa wyznaczonego przez mury, to możemy powiedzieć, że ulice były konieczne, bo na to przyjeżdżają kupcy z zewnątrz. Przez Kraków należało przyjechać. Kraków miał przywileje prawa, które nakazywały kupcom składowanie tutaj towaru. Oni musieli złożyć towar. To musiał się zorientować, gdzie ten towar ma trafić. Do kogo ma trafić? Stąd mówi obecność takich ulic jak ulica Wiśna czy inne ulice. Kawałek dalej była ulica Gołębia. Była ulica Gołębia. Już? Prawa rozwiązana? Panie i te dziewczęta, tak? Chcesz sobie Gołębia więcej powiedzieć? Nie, to dobrze. Nie, to przechodzimy dalej. Oczywiście tamtejszych domach hodowano gołębie. Mieszkańcy otrzymali koncesję od władz miejskich na hodowanie gołębi. One stanowiły zabezpieczenie na wypadek obrążenia.
Mięso gołębi miało pomóc w wypadku oblężenia, kiedy mogło zabraknąć żywności. To była ich podstawowa funkcja. Oczywiście później tych zagrożenia, to zagrożenie minęło, mury zostały zlikwidowane, a gołębie pozostały. A gołębie pozostały i nie tylko wiadomo, znajdowały się na ulicy Gołębi. Ulica Uniwersytecka, dzielnica Uniwersytecka to również sporo burs, są bursy, są drukarnie. Najstarsze drukarnie znajdowały się w rejonie ulicy Wiśnej, między dzisiejszą Gołębią, Jagiellońską, Wiśną. Najstarsze drukarnie w Krakowie, co oznaczało, że to są najstarsze drukarnie w Polsce. Kraków jest centrum drukarstwa europejskiego. Jest, może być, liderem, ładne słowo, może nie ładne, ale używane, na pewno dobrze zrozumiałe, liderem dziedziny drukarstwa. To byli drukarze głównie pochodzenia niemieckiego, także mówię, te najstarsze tu się znajdowały. W tym miejscu, pod numerem 10, no to obok, to jest 12, obok sąsiedniej kamienicy, pod numerem 10 założono w XVII wieku najbardziej znaną drukarnię uniwersytecką. Najbardziej znaną drukarnię uniwersytecką, która zaopatrywała się książki w centrum książek Europy, gdzie się znajdowało. Centrum książek, największe targi książki w Europie, nie Kraków. Gdzie się chowało po książki? Tam, gdzie dzisiaj się również idzie po książki. Klasa humanistyczna powinna wiedzieć. Najbardziej znane targi książek w Europie. Dzisiaj jest wjeżdża na rowerze, na hulajnodze i wózkami elektrycznymi. Frankfurt. Drugim takim ośrodkiem, gdzie można było nabyć książki, w którym centrum drukarstwa było Lipsk, Saksonia. Ale również sam Kraków był ośrodkiem. Tu z kolei przyjeżdżali z Lublina, z Lwowa, z Poznania, z Wilna i tu się zaopatrywali książki. Czyli produkowano tutaj książki dla całej ówczesnej Rzeczpospolitej faktycznie, również dla krajów sąsiednich. Tutaj produkowano książki drukowane cyrylicą. Wcześniej tu drukowano cyrylicą niż w Wilnie czy w Mińsku. Białorusini są dumni do dnia dzisiejszego z tego, że właśnie w Krakowie pierwsze książki cyrylicą były drukowane. I w języku rusiński, dzisiaj byśmy powiedzieli białoruski. Również były książki Ormian. Książki żydowskie również tu były drukowane. I to drukarnie żydowskie były tutaj, a nie tam na Kazimierzu. One na Kazimierzu będą znacznie później, dopiero w XIX wieku. Tam będzie drukarstwo żydowskie Kazimierza. Wcześniej będzie tutaj. Bo ulica Wiśna, ulica nasycona uniwersytetem i kościołami, przez jakiś czas była nazwana ulicą, czy dzielnicą żydowską. Dzielnicą żydowską. Badania były prowadzone przez 20 parę lat, które dowiodły, że co drugi, trzeci dom, drewniany, murowany, tutaj w tym kwartale od Szewskiej do Wiśnej i w kierunku pałacu, gdzie jesteśmy tutaj, należał do właścicieli żydowskich. Właściwie żydowskie. Ale później polityka króla, że zbudowali na Wawelu, a również polityka władz miejskich była taka, żeby stopniowo Żydów kierować ku oddzielnemu miastu Kazimierz i początki Kazimierza. Ale tak zwane Oppidum Judaeorum, czyli to miasto żydowskie, swój początek ma tutaj. Ulica Świętej Anny była nazywana ulicą żydowską. Na końcu ulicy Świętej Anny, za murami, znajdował się cmentarz żydowski. Ale również coraz bardziej zamożny uniwersytet, mający spore środki finansowe, uposażany przez króla, biskupa i innych możnych,
spore duże majątki ziemskie, kupował kamienice. I także po mniej więcej kilkudziesięciu latach od założenia uniwersytetu, to już prawie nie ma już kamienic żydowskich. Nie ma właścicieli kamienic żydowskich. Przejmuje uniwersytet, ewentualnie przejmuje kościół. Lub prywatni, można powiedzieć, o prywatni inwestorzy. Teraz tak. Co do obiektów. Obiekty swojej, można powiedzieć, tradycyjnej postaci przy ulicy Wiśnej zachowały się faktycznie dwa duże obiekty. Pozostałe one są przebudowane, bardzo przebudowane, XIX-wieczne faktycznie. Natomiast ten obiekt, który my jesteśmy w tej chwili, rozbudowany w XVII wieku przez biskupów krakowskich, czyli pałac biskupi, on przetrwał, mimo tego wspomnianego pożaru, do dzisiaj faktycznie w niezmienionym swoim kształcie. Również sąsiedni obiekt po lewej stronie, znowu jak wyjdziemy, popatrzymy w kierunku dawnej bramy Wiśnej, tam gdzie są planty, znajduje się dawny zakon Norbertanek. Dawny zakon Norbertanek. Norbertanki krakowskie kojarzymy z jaką dzielnicą? Proszę? Salwatorem. Doskonale. Kojarzymy z Salwatorem. I w XVII wieku władze klasztorne Norbertanek, panie, zdecydowały się ulokować tutaj właśnie swój, można powiedzieć, drugi dom. Bowiem liczba zakonnic dramatycznie przekroczyła pewną granicę bezpieczeństwa Salwatoru, mianowicie 100 osób. Ponad 100 osób znajdowało się zakonnic na Salwatorze. W związku z tym postanowiono przenieść tutaj i wybudować duży obiekt, który będzie spełniał funkcję klasztorne, gdzie będzie również takim hotelem dla młodszych zakonnic, również dla tych, które są w okresie nowicjatu, czyli tej fazie przygotowawczej do pełnienia funkcji zakonnych. Był olbrzymi problem, bo właściciele prywatni nie mieli ochoty na to, żeby tutaj posadowić klasztor. Sami chcieli robić pieniądze, a klasztor taką możliwość im zabiera. Zwłaszcza, że on miał być zbudowany tuż przy murach miejskich. Kilkanaście metrów od murów miejskich. Ale w końcu udało się. Skorumpowano niektórych urzędników miejskich, skorumpowano jednego z ważnych urzędników królewskich i dzięki temu Norbertanki otrzymały koncesję w dużym kwartale na budowę imponującego co do wielkości obiektu, mianowicie Norbertanki numer 2. Norbertanki numer 2 i w połowie XVII wieku Norbertanki tu do tego obiektu się wprowadziły. Tak jak widzicie, w lewo, później w prawo jest ulica Olszewskiego. Zapewne część z was już za 2-3 lata będzie tam częściej studiując prawo, bo to jest obiekt dzisiaj należący do Wydziału Prawa. Nieco dalej jest kolegium Witkowskiego, późniejsze, tam się pobiera nauki z zakresu historii. Tutaj, gdzie jesteśmy, czyli obok, dosłownie 20-15 metrów stąd, znajduje się Wydział Prawa. Co dalej z tym zakonem? Co dalej z klasztorami? Jesteście teraz w starożytności, dlatego tutaj trudno się odwołać do wiedzy, bo w szkole podstawowej zapewne o tym się nie wspomina. Czy w gimnazjum. Mianowicie, że w XVIII wieku panujący w Europie uważali, że klasztory w zasadzie nie są człowiekowi potrzebne. Klasztory, zwłaszcza klasztory modlitewne, kontemplacyjne,
gdzie zakonnicy zajmują się kontaktem z Panem Bogiem, to jest ich sprawa prywatna. Uważano, że mogą się modlić równie dobrze w domu. Nie muszą spędzać czasu w klasztorze. Pamiętajmy, jest to oświecenie, czyli taki prąd kulturowy i filozoficzny, który dostrzega w Kościele swojego przeciwnika, swojego wroga, również w religii. I elita intelektualna, ówczesna europejska, jest w zgodzie z panującymi, żeby klasztory przejmować na własność państwa, na własność panującego, czyli państwa. To oznacza przejęcie majątku w bardzo prosty sposób. Bo to staje się własnością teraz państwa. Kościół traci, ale państwo zyskuje. Także kiedy tutaj w Krakowie pojawili się Austriacy po przegranym powstaniu kościuszkowskim, krótko byli Prusacy, później się pojawili Austriacy w Krakowie, Kraków przejęli Austriacy, no podjęli pewne działania modernizacyjne. Chcieli unowocześnić miasto, ale nie mieli pieniędzy. Nie mieli pieniędzy, więc planowali kolejne wywłaszczenia i ofiarą ich polityki wywłaszczeń w takiej tradycji józefińskiej, czyli właśnie tradycji antykościelnej od cesarza Józefa, jest likwidacja zakonu tej części klasztoru Norbertanek. Norbertanki przepędzono, a klasztor, duży obiekt, dwupiętrowy obiekt, w potężnej kubaturze, jeden z największych obiektów tej części Krakowa, przyjęło państwo austriackie. Austriacy zresztą chcieli również sporo burzyć obiektów krakowskich. Między innymi jednym z planów austriackich było zburzenie dzisiaj jednego z najwspanialszych, może najwspanialszego obiektu w tej części Krakowa, w dumę miasta i dumy również waszej, mianowicie Kolegium Majus. Kolegium Majus było w tak fatalnym stanie w końcu wieku XVIII, na początku wieku XIX, że Austriacy podjęli decyzję, burzymy Kolegium Majus. Nie byłoby muzeum, przynajmniej w tym miejscu, nie byłoby wspaniałego obiektu, który odwiedza rocznie nawet około 600 tysięcy osób zewnątrz. Wewnątrz około kilkudziesięciu tysięcy, głównie turystów zagranicznych. Wiem, że również młodzież szóstki z innych liceów również Kolegium Majus bywa. Ale co uratowało Kolegium Majus? Bieda. Austriacy prowadzili wojny z Napoleonem, potrzebowali pieniędzy i żołnierzy, w związku z tym nie mieli środków na wyburzenie Kolegium Majus. Tak na marginesie, Kolegium Majus jeszcze miało być w latach 30. wyburzone przez polskie władze, przez Rzeczpospolitej Krakowskiej, ale z tych samych powodów, co poprzednio. Rzeczpospolita Krakowska nie miała pieniędzy, żeby tak duży obiekt rozebrać. Bo rozbiórka była niezwykle kosztowna. To był potężny, mimo zniszczenia, potężny budynek, więc to wymagało niezwykle dużych środków, więc ani Austriacy, ani później Kraków Polski nie miał na to środków. Także dziękować Panu, że w tym miejscu trzeba tak powiedzieć na pewno, że ten kolegium Majus został uratowany. Co się dzieje tam później? W tym obiekcie, gdzie były Norbertanki. Różne szkoły, szkoła przemysłowa, szkoła rysunków. Tam on przez krótko nauki pobierał i pierwsze rysunki wykonywał najbardziej znany malarz polski, krakowski, czyli Jan Matejko. Później malował w kolegium Minus, bo tam się ta szkoła rysunku przeniosła. Z niej się narodziła Akademia Sztuk Pięknych. Akademia Sztuk Pięknych, właśnie z tej szkoły. No później ten budynek, czyli na rogu Wiśnej i dzisiaj Plan i ulicy Olszewskiego, otrzymuje uniwersytet. Tam są chemicy. Tam między innymi eksperymentuje Wróblewski z Olszewskim.
nie właśnie w kolegium kołatania, tylko właśnie tutaj są te eksperymenty przeprowadzane. I po II wojnie światowej kolegium przejęli prawnicy i to kolegium właśnie dzisiaj imienia Lubelskiego, postać nieznana, ale taka jest nazwa, należy do Wydziału Prawa Uniwersytetu. Także uniwersytet ma już od ponad 150 lat mniej więcej ten obiekt z jednym wyjątkiem. Z jednym wyjątkiem. Mianowicie na samym rogu ulicy Wiślej, i plan znajduje się kościół. Wiem, jaki to jest kościół może? Proszę? Kościółek. On może nie znam taki skromny. Austriacy, przejmując dawne Norbertanki, dawną kaplicę Norbertanek pod wezwaniem świętego właśnie Norberta przekazały gminie grekokatolickiej, która znajdowała się w Krakowie. Przecież od wieków grekokatolicy, czy od XVII wieku, grekokatolicy przyjeżdżali do Krakowa po naukę. Rzemieślnicy, kupcy również. I zabiegali od dawna, by mogli posiadać swój kościółek. I wreszcie władze austriackie, dopiero nie Krakowa, te austriackie, odgórnie przyznały im ten kościółek. Dzisiaj jest to miejsce spotkań wspólnoty głównie ukraińskiej, aczkolwiek nie wszyscy grekokatolicy czują się Ukraińcami. Część uważa za Łemków, za Rusinów, za Polaków, ale generalnie jest to świątynia postrzegana jako świątynia ukraińska. W okresie II wojny światowej, odbywały się tam liczne uroczystości patriotyczne, niepodległościowe Ukraińców. Na początku wojny, po 1939 roku, przed bolszewikami, przed Armią Czerwoną, ze Lwowa uciekają liderzy ukraińskich partii nacjonalistycznych. Na czele ich stoi jeden z najbardziej znanych postaci w historii Ukrainy, a i Polski, Stefan Bandera. Stefan Bandera tworzy tutaj takie małe państwo ukraińskie. Są wydawnictwa ukraińskie, są stowarzyszenia, są banki ukraińskie. Ulica Gertrudy, skąd wysiedlono Żydów i sąsiednie świętego Sebastiana. Tam się lokuje społeczność ukraińska, a również w niektórych domach przy ulicy Wiślej. Dwie kamienice zostały wykupione. Tam na rogu, gdzie jest właśnie, to w tej chwili jest, to nie wiadomo, gdzie był dom towarowy przy ulicy Świętej Anny. Wcześniej tam na parterze była kawiarnia, restauracja Bizanca, takiego niemieckiego właściciela, który w czasie wojny wypełnił Volkslistę, uznał się za Niemca. Zresztą został zastrzelony przez Armię Krajową. I ponieważ Ukraińcy byli bardzo cenieni przez Niemców, w związku z tym ten budynek, wyższe piętra domu towarowego na Świętej Anny przyznano Ukraińcom. Dlaczego mówię tu o Banderze, który jest w polskiej historii obecny jako zbrodniarz, odpowiedzialny za ludobójstwo popełnione na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, a w historii Ukrainy jest traktowany jako wielki bohater, ojciec pomysłu ukraińskiej powstańczej armii, aczkolwiek on nie był tym, który bezpośrednio tym się zajmował, bo wtedy był internowany, aresztowany, później internowany przez wojsko niemieckie. Ale uwaga! Tutaj postanowił przy ulicy Wiślej Bandera wziąć ślub. W 1940 roku Bandera wziął ślub i dla tej miejscowej społeczności ukraińskiej było to najważniejsze wydarzenie w historii cerkwi grekokatolickiej. Pamiętajmy święty Norbert. Tam jest zrekonstruowany bardzo ciekawy ikonostas jednego z najlepszych architektów Krakowa końca wieku XIX, Stryńskiego. Taka tandem dwóch architektów, Stryński, Ekielski. Nazwisko na pewno coś już wam mówi, bo to, co jest przy ulicy Retoryka między innymi, to są właśnie między innymi kamienice zaprojektowane przez Stryńskiego. Pałac Pusłowski, to jest też Stryńskiego. Tam jest ikonostas Stryńskiego zrekonstruowany. Natomiast w kaplicce
przy kościółku jest mała kaplica i tam są obrazy, ikony Nowosielskiego. Także mówię, no, same ważne dla Krakowa, nie tylko dla Krakowa, dla sztuki polskiej, dla sztuki europejskiej nazwiska. Także mówię, przy okazji warto tam podejść, warto się temu przyjrzeć, jak to wygląda. Jak to wygląda. Czyli mamy tutaj nazwiska. Kolejne ważne nazwiska, o których musimy wspominać, to jest Józef Konrad Korzeniowski oraz jego przyjaciel Józef Hieronim Rettinger. Józef Hieronim Rettinger. O Konradzie wiadomo, to jest ten, od którego nazwiska, imienia kiedyś, a później nazwiska, organizowany jest festiwal, wspaniały festiwal w Krakowie, aczkolwiek akurat samą Konradowi sam festiwal dużo miejsca nie poświęca. Jak wyjdziecie po drugiej stronie, tam gdzie jest po drugiej stronie, koło, prawie na rogu Gołębi Wiśnej, znajduje się tablica poświęcona Józefowi Hieronimowi Rettingerowi. Wiem, że nazwisko no, niewiele mówi. No, studenci historii, kończący studia, nie wszyscy z tym nazwiskiem się spotkali. Niemniej jest to niezwykle ważne nazwisko w historii świata. Tak niekiedy bywa, że ktoś, kto jest ważny w historii Polski, jest nieznany w świecie. To jest regułą. Natomiast z kolei zdarza się tak, że ktoś nie jest znany w Polsce, a jest znany w świecie. Do nich się zalicza Józef Hieronim Rettinger z rodziny inteligenckiej, który wyjeżdża jeszcze po studiach, między innymi do Francji, a później do Londynu. I tam w 1912 roku spotyka Konrada Korzeniowskiego. Panowie się zaprzyjaźniają, aczkolwiek Józef Konrad Korzeniowski jest starszy od niego o generację. Konrad Korzeniowski mieszka z żoną Angielką i z dwójką dzieci Borysem Janem. I pamiętamy, to tam pod Londynem powstają jego najwspanialsze dzieła Konrada z Lordem Jimem, Sługą Cienia, Jądem Ciemności. Wiemy, że niektóre te dzieła literackie zostały zekranizowane, między innymi przez Hollywood. Jedno z wspaniałych dzieł posłużyło za wspaniały film hollywoodzki z Marlonem Brando. Także no, nazwiska tutaj nie ma co przekonywać do tego nazwiska tej obecnych państwa. Także Konrad Korzeniowski ma swoją wielkie wspaniałe miejsce w historii europejskiej kultury i literatury. I w 1913 roku, w 1912 roku opublikował rodzaj wspomnień. Bo gdzie on się urodził? On się urodził w Berdyczowie, to jest dzisiaj Ukraina. I to za Zbruczem, czyli to już jest niedaleko Kijowa, czy bliżej Kijowa niż Lwowa, w rodzinie ziemiańskiej. Jego strojem był znakomity pamiętnikarz Tadeusz Bobrowski, wspaniałe pamiętniki opublikował. A jego ojcem był Apollo Korzeniowski, poeta, radykał czerwony, jeden z tych, którzy organizował polskie powstanie styczniowe na Rusi. Zresztą źle skończył. Zresztą dobrze się to skończyć, tam na Rusi nie mogło. I Apollo Korzeniowski z rodziną, naprawdę zdolny poeta, przyjeżdża poprzez Lwów do Krakowa. Tu umiera, jednak to doświadczy jako młoda osoba, umiera, jest pochowany na cmentarzu rakowickim. Co jest z Konradem? Józefem Hieronimem, Józefem Konradem Hieronimem Korzeniowskim. Pobiera nauki w Krakowie. Tu się kształci, ale no jest to bardzo niespokojny duch i on uważa, że żeby się spełnić w życiu, niekoniecznie trzeba skończyć szkołę. To mówię w
sposób bardzo nieodpowiedzialny w tym miejscu, bo wiecie sami, że bez szkoły dzisiaj nic się w życiu sensownego nie osiągnie. Szkoły muszą być skończone, studia muszą być ukończone. Natomiast on uznał, że można organizować życie sobie inaczej. A to jest jednak nieco inna epoka, jest duch bardzo niespokojny i jako młody chłopak faktycznie uciekł ze szkoły. Uciekł ze szkoły, no rozpuszczono, byśmy powiedzieli dzisiaj, zanim listy gończę, bo był uczeń, a później go nie ma. Nikt nie wie, co się z nim stało, po czym po paru tygodniach okazuje się, że już płynie na Daleki Wschód na statku francuskim. Ale z Francuzami mu się chyba nie najlepiej układało, ponadto zaszł jakiś burt z marynarzami, bił się. Młody jeszcze, powiedziałem, młoda osoba, jeszcze dalej, powiedziałem, pączkujący i dojrzewający. W związku z tym zaciągnął się, co mu lepiej poszło, na statki brytyjskie. Także on jest i obecny kulturze francuskiej, jest w kulturze angielskiej, do końca używał w kontakcie z Polakami języka polskiego, ale często uzupełniał, zresztą było manierą tego czasu, słowa francuskie. Jak przeczytacie jakieś wspomnienia XIX-wieczne polskich pisarzy, arystokratów, ziemian, inteligentów, to mamy słowo, zdanie polskie, przecinek, francuskie. Francuski był tak wszechobecny. Pamiętajmy, że znakomita postać, związana również z tymi środowiskami, które tworzyły Tygodnik Powszechny, Karolina Lanz-Korończka, nauczyła się języka polskiego mając kilka lat. I pierwszym językiem był język niemiecki, drugim językiem język francuski. A dopiero trzecim językiem, którego poznawał, był język polski. Co Konrad jako młody też się nauczył doskonale języka francuskiego. Bo to język francuski, on prowadził ludzi w wielki świat i to był standard ówczesny, że język francuski trzeba było znać. Chciałem się zaliczać do ówczesnych elit. W 1913 roku, kiedy on napisał te wspomnienia o Ukrainie, o tych polskich korzeniach i polskich ośrodkach Ukrainy, wzrosło zainteresowanie Konradem w Polsce. Później napisał takie opowiadanie, może dzisiaj nieznane, książę Roman, o jednym z książąt z rusko-później-polskiej rodziny. I kolejni dziennikarze, literaci zainteresowali się, wydawało się już straconym dla kultury polskiej, pisarze, mianowicie Konradem Korzeniowskim. Konradem. Kto nie używał nazwiska Korzeniowskiego, Konrad. I wówczas Rettinger, który jest jego przyjacielem, jest w Londynie, umożliwia Marianowi Dąbrowskiemu, dziennikarzowi Tygodnika Ilustrowanego z Warszawy, spotkanie i przeprowadzenie wywiadu. To był pierwszy wywiad, jakiego udzielił Konrad dla, można powiedzieć, polskiej prasy. A Marian Dąbrowski jest mężem Marii Dąbrowskiej. Nocy i dnie. Więc no, też ważna postać, że Dąbrowska była zafascynowana Konradem, już napisała również teksty na ten temat, książkę, wspomnienia z tego spotkania. I tam właśnie doszło do bliższego spotkania z udziałem Rettingera tam właśnie w Londynie, pod Londynem w 2012 roku. Zachwycony kontaktem z Polską ponownie Konrad postanawia wakacje 2014 roku spędzić w Polsce. To są jego pierwsze wakacje w kraju od momentu, kiedy uciekł ze szkoły krakowskiej. Przyjeżdża, to jest 2014 rok. No, w wyjątkowo niedogodnym momencie. Jak wiemy, niedługo wybuchnie światowa wojna. Kto go zaprasza? Rettinger. A gdzie mieszka? W kamienicy Rettingera, Wiśna 3. No i on również miał piątkę później, czyli idąc stąd, w kierunku rynku, po lewej stronie. Jest tablica poświęcona Rettingerowi. Niestety nie ma tablicy. Rozmawiałem z szefostwem Konrada, że powinien być szlak konradowski. Poczynając od pętarza ojca, szkoła, inne miejsca, gdzie był Konrad. Gdzie mieszkał Rettingera, powinna być tablica. Tym bardziej, że jest festiwal
w tej chwili o znaczeniu no, co najmniej europejskim. Co najmniej europejskim. Dalej niestety tego nie ma, ale może kiedyś ten Szlatan Radowski rzeczywiście się pojawi. Wybucha wojna, w związku z tym po kilkutygodniowym pobycie w Polsce, między w Zakopanem, bo jakby inaczej, był w Zakopanem, Wilnik, Konstantynówka, w której mieszkał, jest tablica. Mądry gazda, mądrzejszy niż właściciele później Wiślej, pomyślał, że z tego będą środki, że ludzie chcą mieszkać tam, więcej płacić, gdzie był Konrad. I dalej ten gazda, starego Konrada, dobrze żyje i sobie chwali, że tu właśnie mieszkał Konrad, ten znany korzeniowski, któremu teraz festiwal jest poświęcany i przyjeżdżają ludzie z całego świata, jest tłumaczony w dalszym ciągu na kolejne języki jakieś. Tajski na przykład. Tajski nawet. Także dowodzi, że on żyje jeszcze w kulturze europejskiej i światowej Konrad żyje. W związku z wojną musi uciekać, bo zostaje internowany. Byłby internowany, czyli jego przestrzeń byłaby ograniczona. Przyjechał tutaj z żoną i z dwójką synów. Wjeżdżałem poprzez Szwajcarię, Włochy, które wtedy były neutralne, wraca do Londynu i do Anglii. A co z Oettingerem? No to jest to jedna z najbardziej tajemniczych postaci. Oettinger. W ubiegłym roku jego książka o nim, napisana przez jednego z historyków pod tytułem Józef Hieronim Oettinger, otrzymała główną nagrodę w konkursie Identitas, to jest taki nowy konkurs, w dwóch działach, dział humanistyczny i dział historyczny. No i autor otrzymał za tą książkę, mówię, główną nagrodę 50 tysięcy złotych, to jeden z najważniejszych w związku z tym konkursów, bowiem konkurs Nagroda Konrada to jest tylko 30 tysięcy złotych, a Identitas 50, właśnie za Oettingera. I on między innymi chciał odpowiedzieć na pytanie, czy był agentem w czasie wojny II światowej, czy nie był, czym był agentem. Bo podejrzewano, że był agentem podwójnym, mianowicie agentem brytyjskim i agentem sowieckim. Autor wyjaśnił, że agentem sowieckim nie był, a brytyjskim najprawdopodobniej był. Oettinger jest agentem brytyjskim, mieszka w czasie wojny w Londynie, w tym polskim Londynie, wśród tamtejszego pochodzenia. Owszem, jakoś się tutaj, prawda, z rządem dobrze komunikuje, na tyle dobrze, że w 1944 roku jest rzucony na spadochronie, tak inni, przywozi z sobą cały kontener funtów i dolarów. Funtów i dolarów dla urzędników polskiego państwa podziemnego. Polskie państwo podziemne, to było też mocno w Krakowie, wypłaca swoim funkcjonariuszom, urzędnikom gratyfikacje, pieniądze. On przywiózł podobno tu największy, co do zasobności, worek pieniędzy, dlatego że Anglicy jemu bardzo ufali. Anglicy mu postawili konkretną misję. Anglicy widzieli, że ten rząd polski na wychodźstwie, Sikorskim, a później z Mikołajczykiem, nie utrzyma się. Nie ma szans. Wkracza Stalin, wkraczają komuniści. Oni będą pisali historię Polski. Czy trzeba szukać porozumienia tu w Polsce już w 1943 roku z komunistami polskimi? I podejmuje rozmowy, będąc w Warszawie, Oettinger z polskimi komunistami z Polskiej Partii Robotniczej. Służby specjalne Armii Krajowej, znakomicie pracujące, dobrze go wyśledziły. Zorganizowano na niego kilka zamachów. I ostatni to była próba otrucia go. Miał mocny organizm, wytrzymał tą dawkę. Niemniej przez lata chorował i te problemy, jak twierdzili lekarze amerykańscy, wynikały między innymi z tego. Wraca do Londynu i już się nie angażuje w polską emigrację, polskie pochodztwo, bo mówi, że to jest karta stracona. Co on organizuje? Wkracza w międzynarodowy ruch na rzecz zjednoczenia Europy. Jest jednym z współorganizatorów takiego kongresu w Hadze w 1948 roku, czy zaczynają się rozmowy na temat wspólnot europejskich. Oettinger jest uważany dzisiaj za jednego z ojców
współczesnej Europy, o czym Polacy nie wiedzą, a uczą się dzieci w innych krajach w szkole. W innych krajach Wielkiej Brytanii, o Polsce jest niewiele, ale pojawia się nazwisko Ratinger, no, mówią złośliwy dlatego, że był agentem, no, a to złośliwy tak twierdzą. A tak naprawdę dlatego, że był niezwykle aktywny, łącząc socjalistów z chadekami, konserwatystami, liberałami, by wypracować model Europy na nowy czas. Europy, która wytrzyma i konfrontację z Ameryką, ale Europy, która nade wszystko będzie w stanie wytrzymać konfrontację no, z potężnym Stalinem i Związkiem Sowieckim i obozem sowieckim. O to głównie chodziło Ratingerowi. I tworzy taką nieformalny salon, taką grupę polityków, salon, który do dnia dzisiejszego istnieje i właśnie ten salon, salon mu poświęcił tę tablicę i tę tablicę w jego domu murował. To jest taki salon, gdzie się spotykają nieformalnie politycy. Po jego śmierci w 60 roku umiera, ale tam się na przykład spotykali później oczywiście, później, prawda? Na przykład Hillary Clinton, Tony Blair. Także mówię, to politycy no, ze świecznika. I to jest jego inicjatywa. Na skutek tego, na tego zasług dla ruchu międzynarodowego zjednoczenia Europy, trzykrotnie był zgłaszany jako polski kandydat do nagrody, pokojowej nagrody Nobla. Według autora tej książki, bo stąd czerpię tą wiedzę odnośnie Nobla, tej nagrodzonej, nagrodę utrącili Sowieci. Mieli swoich ludzi w komitecie noblowskim, swoich ludzi, wiemy, później zostali rozpracowani, ujawnieni. Tam był kret po tamtej stronie, który blokował różne takie dziwne pomysły, żeby ludzi stąd honorować poprzez zasługi dla tamtej konkurencyjnej strony. A to Polska Ludowa go zgłosiła? Proszę? Polska Ludowa go zgłaszała? Nie, on był zgłaszany przez gremia międzynarodowe. Nie, Ludowa skądże? Wrog ojczyzny. Nie. Polska Ludowa tylko wraz z pracownikami kontrwywiadu i wywiadu sowieckiego utrąciła nagrodę zgłaszaną przez środowiska międzynarodowe. Także mówię, o tym warto pamiętać, że zanim Wałęsa otrzymał nagrodę Nobla, do tej nagrody był zgłaszany właśnie Ratinger. Jeśli to zostanie po naszym spotkaniu, to nazwisko tak ważne, to sądzę, że to będzie bardzo dobrze. Natomiast no, ostatni moment na opowieść na temat miejsca, w którym się znajdujemy. Oczywiście mamy wydane książki, broszury na temat i Turowicza, wieloletniego redaktora na temat Tygodnika Powszechnego, powstania, a w tym momencie to może ja jednak spocznę, skoro mówimy o tygodniku, z tego na miejscu. Oczywiście jest to przedsięwzięcie bardzo odważne, bowiem w 1945 roku Sapieha, który był związany z Stronnictwem Narodowym, to podobnie jak Ratinger i Konrad. Konrad politycznie był narodowcem, tylko takim no, dystansowanym. Sapieha był blisko kadecji, blisko endecji, czyli osoba, którą trudno podejrzewać, że ma jakiekolwiek związki z komunistami. Niemniej uważał, że w tych nowych warunkach politycznych powojennych, kiedy Stalin dyktuje warunki, trzeba stworzyć dla inteligencji polskiej czasopismo, które będzie budowało taką wyższą kulturę religijną, taką kulturę intelektualną. I to jest dzieło Sapieha. Powiedział tak, pismo nie może być polityczne. Jak będzie polityczne, zginie. Musi być apartyjne, apolityczne. Jak zachować apolityczność w warunkach narastającej grozy związanej z obecnością NKWD w Polsce. Przypominam, pod baranami znajduje się rezydencja NKWD.
giną ludzie, są porywani, wywożeni, wyłożeni na wschód. I ten tygodnik na wszystko działał. W 1952 roku aresztowano kilku kapłanów i innych osób. Po śmierci kardynała Sapiehy, w 1951 roku, to była największa manifestacja w PRL do 1981 roku, do Białego Marszu. Do Białego Marszu. Największa manifestacja, pogrzeb Sapiehy. Według różnych danych uczestniczyło w nim 200 tysięcy osób, a Kraków liczy wtedy 300 tysięcy. I przyjechali ludzie z Podhala, z Małopolski, z północy Polski, tylko żeby oddać cześć no, najwybitniejszemu kapłanowi, biskupowi w polskim episkopacie. Konwój prowadził młody prymas Stefan Wyszyński. Ludzie, którzy tam byli obecni na pogrzebie, mówili, że no, źle idą, źle się układają czasy, że następuje zanik kościoła, zniszczenie kościoła. Kościół będzie niszczony przez władzę komunistyczną i na czele kościoła, to mówili mieszkańcy Krakowa, stanie prawdopodobnie Józef Strankiewicz. Czyby powstanie polski narodowy kościół. Ja u kandydata, ten lud tutaj, prawda, mieszczaństwo, inteligencja krakowska widziała w Strankiewiczu, mówi, że to tak no, wszystko będzie lepsza opcja niż jakiś aparatczyk, który przyjechał ze Stalinem z Moskwy. No jednak Józef tu się urodził, chłopak krakowski, tu kończył studia, kocha Kraków jakoś, kocha uniwersytet, będzie łagodniejszy jako szef Kościoła Narodowego. Taki jest sens Kościołów Narodowych. W tym kierunku to rzeczywiście zmierzało, tak się wydawało, że tak kiedyś będzie. Tak kiedyś będzie. Przynajmniej Stalin tak myślał, a wiemy, że Stalin myślał, że będzie żył wiecznie. On był głęboko do tego przekonany. Jako jedyny będzie żył wiecznie, nigdy nie umrze. Nigdy nie umrze. Co się dzieje teraz z tygodnikiem? 1956 rok, styczeń. Proces kurii krakowskiej, czyli proces pośmiertny, jak mówiono, Sapiehy, aresztowania, po prostu podrzucono jakieś karabiny do mieszkań duchownych, jakieś ulotki antykomunistyczne, sfingowano proces, posadzono, zamknięto, no na szczęście nikogo nie zamordowano, nie rozstrzelano, ale kilku posadzono, bo nie o to chodziło, żeby rozstrzelać. Chodziło o karać po śmierci Sapiehy, zniszczyć jego autorytet. To był ksiądz, który no, robi wrażenie również na Niemcach. W czasie wojny ludzie opowiadali, krzepiąc się, że Hans Frank skruszony na nogach, nie samochodem, z Wawelu się fatygował na Franciszkańską 3, żeby w towarzystwie Sapiehy zjeść okupacyjny obiad przygotowany na żołędziach z plant podobno zebranych, jak ludzie twierdzili, z gwoździami, z kawałkami drewna, niektórzy twierdzili, że nawet sobie nie tylko, że zęby uszkodził, to całą szczękę. Także ludzie potrzebowali takiego natchnienia. Czy to było prawdopodobne? Biorąc pod uwagę rangę Sapiehy, dla ludzi było to oczywiste, że Hans Frank, kiedy już bolszewicy nadciągają, niedaleko już są, wojna się niedługo rozstrzygnie, to szuka jakiegoś porozumienia Sapiehy. To jest nieprawda. Po pierwsze, nigdy Hansa Franka nie było, nigdy Sapieha by go, jestem w to przekonany, nigdy by go nie przyjął. Bo też w związku z tym tej czarnej polewki, z tych żołędzi, gwoździ, tam prawda, drewna, drewnianek, też takich polewki nie przygotowano. A tygodnik w 1953 roku umiera ten, który miał nie umrzeć. Wiecie, jaką on miał książeczkę na swoim, zresztą skromnym biurku, może, czy szafce nocnej stajni. Miał jedną książkę. Nie były to dzieła, w związku z tym wszystkie Lenina, ani dzieła wyrane Lenina. Nie był to kapitał Marksa, ani manifest komunistyczny. Bo w tej chwili jesteście w pokusie starożytności. Powiedzcie mi teraz, w związku z tym, co to był epos o Gilgameszu. Sumeryjski epos. Dobra, to powiedzieć taka, że nie przerabialiśmy. Przerabiali? Tak? A to dobrze. Czy wiecie, to jest epos Gilgameszu, czyli nieśmiertelności. Jak osiągnęli nieśmiertelność? To między innymi
I to była lektura, lektura codzienna czy nocna, lektura stanowa. Jednocześnie na tej lekturze widać menu. On dostał jajecznicę do łóżka, jadł tak jak ja, w związku z tym te ślady tłuszczu pozostały na eposie o Gilgameszu. Bo wierzył w nieśmiertelność, jednak umiera. Cała komunika nie mówi o jego śmierci, tylko mówi o tym, że serce przestało bić. To nie jest równorzędne ze śmiercią. On dalej żyje, tylko serce nie żyje. Może inaczej, ono żyje też, tylko nie bije. Nie bije. I teraz wszystkie gazety od Łaby po Władywostok musiało opublikować nekrolog, którym żegnali wielkiego Josifa Wissarionowicza Stalina. Jedyną gazetą, która odmówiła w tygodniu powszechnym. Nic mi nie wiadomo, że jeszcze jakiekolwiek inna mówiła. Po prawdę mówiąc, nie było gazet niekoncesjonowanych. Wszystkie były koncesjonowane. Ale no, kara była sroga, odsunięcie redakcji na kilka lat do tego przełomu 56 roku. Przejmuje to taka grupa dyspozycyjna, katolicka dyspozycyjna, składająca się z narodowców, przedwojennie katolików, Paksu, ale no, tygodnik stracił zaufanie czytelników. Choć było dużo o kulturze religijnej. Nie, dawni autorzy już nie pracują. Hanna Walewska, Morsztynowa, Czapska, profesorowie Uniwersytetu, Feldman, Konopczyński, oni pisywali wspaniałe teksty. Tygodnik był na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, bardzo był ceniony, ale był niszowy w tym sensie, że miał trafić do inteligencji, a inteligencji po wojnie było tylko 40 tysięcy. W 1945 roku w Polsce osób z wyższym wykształceniem jest tylko 40 tysięcy. Więc między innymi on miał zwiększać ten potencjał odbiorców gazety. W 56 roku, później po 56 roku pojawiają się znakomite nazwiska, zresztą już niektórzy wcześniej. Krótko sekretarzem była, nigdy nie wszedł w czynności, no, największy poeta powojenny Polski. Żal wielki, że nie otrzymał Nobla, bo naprawdę, twierdzą specjaliści, mu się należał, czyli Zbigniew Herbert. Był sekretarzem tygodnika, kiedy redaktorem został Jerzy Turowicz. Mówiłem, władze zmusiły Piwowarczyka, księdza Piwowarczyka, żeby ustąpił. To jest ich ksiądz od religii, się nazywa Piwowarczyk. A, i właśnie ja to taki entuzjazm dla tego biednego księdza, którego zmuszono do rezygnacji. Więc później są rządy, no, kilkudziesięcioletni Jerzego Turowicza jako lektora, lektora naczelnego. No ale to już o tym już dobrze wiemy, pamiętajmy o wspaniałych nazwiskach. Stefanem Kisielewskim na czele, nie byłoby tygodnika bez Kisielewskiego. Nagroda dzisiaj Kisiela to jest fenomen intelektualny. Ale również tu pracowali poeci, literaci, historycy, kapłani. Tutaj publikował biskup, później kardynał Karol Wojtyła. Również nie jest to organ kurii, prawda, wyjaśnienie, nie jest to organ kurii, nigdy organem kurii nie był. Kuria tylko przydzieliła te kilka pokoi, w zasadzie tak jest, tak? Nic się nie zmieniło, prawda, w ciągu tych kilkudziesięciu lat 1945 roku. Powiem tylko na zakończenie, jak w 1988 roku do Krakowa przyjechał taki znany historyk, zresztą bardzo nam przyjazny, pisał historię Histoire de la Pologne we Francji, później wydaną przez Znak w Polsce. Jako dawny dyplomata mówi do mnie, żeby mu koniecznie zorganizować wizytę kurtuazyjną w redakcji Tygodnika Powszechnego. Uważam, że będąc w Krakowie, pierwsze jego kroki powinny być tutaj skierowane, ze względu na te doświadczenia i tą pracę u podstaw niejednokrotnie, którą Tygodnik wykonał na przestrzeni kilkudziesięciu lat. A w latach 60. 70. głównym wrogiem Tygodnika była cenzura i brak papieru. Brak papieru. Dobrze, ja kończę. Na pewno jesteście już bardzo zmęczeni.
Nie wiem, czy w związku z tym macie jeszcze ochotę na jakąkolwiek rozmowę. Czy chcecie jeszcze o coś zapytać? Czy was interesuje współczesne, czy też brama kończąca i otwierająca drogę na Kraków? O, jest pytanie. Czy teraz w Krakowie jest tyle gołębi przez to, że były hodowane wtedy na tej ulicy gołębie? Wie pan, ja mówię, miasta miały wewnętrzną autonomię. To był przywilej, który nadawali książęta, później królowie, to zresztą, duże miasta. Największe miasta były miastami królewskimi, a oczywiście były też miasta prywatne. Miasta miały swoją władzę. Jednym z zadań władzy było organizację w czasach pokoju, organizację obrony murów i również zaopatrzenia miasta. Najczęściej miasta poddawały się nie z powodu przewagi militarnej przeciwnika, tylko niejednokrotnie przeciwnik czekał, aż mieszkańcy zjedzą to, co jeszcze pozostało do zjedzenia na terenie miasta. Wiemy niejednokrotnie dramatyczne informacje o tym, że wszystkie koty, wszystkie szczury, nawet i tak dalej, myszki zniknęły. Pieski oczywiście, bowiem trwało tyle oblężenie, kiedy już to zostało zjedzone, wtedy wywieszano białe prześcieradło, czyli białą flagę i poddawano miasto. Już twierdze, które nie były miastami, tylko po prostu twierdzami, jednokrotnie tak się poddawały z tych powodów. Dlatego uznano, że goł się sam wyżywi. Ja nie muszę mu zabezpieczać żywności. On sobie sam znajdzie. Poza murami miasta. On jest bezpieczny. W związku z tym uznano, że trzeba przyznać koncesję, która pozwoli właścicielom domów płacić mniej podatków w związku z tym. Mniejsze podatki płacić. Mogli hodować gołębie. Czyli gołąb nie ze względów dekoracyjnych, nie ze względu, żeby cieszyć turystów zagranicznych, przyjeżdżając do Krakowa, tylko ze względów na bezpieczeństwo mieszkańców miasta. To była ostatnia szansa, mianowicie te setki, czy może tysiące gołębi. Stąd nazwa gołębie, a nie dlatego, że akurat gołębie tam uznały, że im będzie dobrze, bo klimat dobry, bo blisko uniwersytetu, naprawdę nie o to chodziło. Chodziło po prostu o względy praktyczne. Ludzie wcześniej byli bardzo praktyczni, myśleli o swoich rodzinach, jak to zwykle, o zabezpieczeniu rodzin i o gromadzeniu żywności. Tak przy okazji powiem na marginesie, że jak zbliżały się wojska rosyjskie w 1914 roku, to jest pierwsza wojna światowa, władze miasta zakupiły 600 krów, które były wypasane na największej miejskiej łące Europy, czyli na Błoniach. Kozy również, owce, barany, ale głównie krowy. 600 krów zakupiono. Czyli też wracamy do starych pomysłów, jak będzie oblężenie miasta przez wojska rosyjskie, tu jest twierdza Kraków, no z czegoś trzeba żyć. Mleko jest podstawą wszystkiego. Także stan mówię kiedyś gołębie. O gołębiach nie, o gołębiach pierwszej wojny światowej już nie mówiono. Coś jeszcze? Poza gołębiami? Koleżanki? No. Przepraszam, a jak jest lekcja historycznie języka polskiego tu z panem profesorem, i pan to sobie czy są jakieś pytania? Jak jest? Co pytania? W zależności od tematu. A w zależności od tematu, jak tak? Temat jest pikantny, jest dużo smaczków, to i pytania się pojawiają. No i zależy, czy to jest też historia taka bardziej polityczna, czy militarna, czy gospodarcza. No wiadomo, że są tematy, które siłą rzeczy będą wyciągać, jakoś się skłaniać młodzież do zadawania niewygodnych pytań. Ale niekiedy nawet niewygodnych. No przede wszystkim niewygodnych. A niewygodne dla historycznego profesora prowadzącego zajęcia. No to często jest tożsame. A niewygodne dla historii dla profesora. Dobrze, to skoro oczywiście pytań nie ma, tak oczywiście prawie dotarliśmy do
do tego momentu, kiedy powinniśmy się rozstać. Także ja mogę tylko z swojej strony bardzo podziękować. Byliście generalnie skupieni. Siłą rzeczy nie sposób, będąc tak blisko obok siebie, zachować pełną koncentrację, jest to niemożliwe. Ja też przez 4 lata, zanim rozpocząłem pracę na uniwersytecie, pracowałem w szkole. Wiem jak to wyglądało, ale miałem o tyle łatwiej, że jednak są ławki, między ławkami są rzędy, a tutaj jednak no, po prostu wystarczy tylko głowę skręcić, prawda? Proto SMS. Wtedy jednak to tej pokusy nie było. Nie było w tej chwili. No, wszędzie te brzęczą telefony, one przeszkadzają w koncentracji. Także mówię, generalnie to sądzę, że wypadliście lepiej nawet niż można było oczekiwać. Ponadto temperatura. Temperatura tutaj, w tej chwili jesteśmy na poziomie martenów, a marteny to 35 stopni, wytrzymujecie. Kiedyś hutnicy przy martenach otrzymywali wodę, póki co jest tylko jedna. Także, a to skłania do zasypiania. Temperatura skłania do zasypiania. Tak? Dobrze, to dziękuję.